Hejo, witajcie ludziska, z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Penumbra Czarna Plaga i kontynuujemy naszą rozgrywkę. W sumie nawet nie wiem, co my zrobiliśmy, czy my tutaj zasilanie wyłączyliśmy, czy coś w tym stylu, czekajcie. Zobaczymy, czy to się zapali. Oho, na to wygląda, czyli wiem, czego mogę się spodziewać. Będę musiał szybko przebiec, tak mi się wydaje. Bo coś mi tam wpieprzy. Uwaga! A! Ja pierdolę! Śmierć jest ostateczną niewiadomą. O co kaman? Jak to włączę? Czy coś się pojawi? Czekajcie. Jak widzicie, nie. Aha, tu jeszcze mam jakieś pomieszczenie. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Zrobimy to w ten sposób, że te dziury zakryjemy właśnie tymi beczkami. Okej, w ten sposób właśnie. I wiecie co? Zobaczę jeszcze, co się znajduje tutaj. Tutaj też mam jakiś korytarz. W mojej latarce wyczerpuje się energia. Powinienem chyba włożyć nowe baterie. Mogę... Dobra, wiem, jak zmieniać baterie. Jak widać, baterie bardzo szybko się wyczerpują. Ale spokojnie, mamy strasznie dużo tych baterii. Także możemy sobie pozwolić właśnie na takie coś. Wow. Mam nadzieję, że one nie wstaną tutaj i mnie nie pożrą. Ile psów! Ile psów, idę stąd! Nie chcę mieć z tym pomieszczeniem nic wspólnego. O! Kurwa mać. Szkoda, że nie mam kamerki ludziska, byście musieli zobaczyć mój wyraz twarzy. Dobra, idziemy tą drugą dziurę zakryć. Ale co mi da w ogóle włączenie tego zasilania? Nie wiem, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi. Ale zakryjemy te właśnie... tą właśnie dziurę. Okej, w ten właśnie sposób. Tutaj to zakryłem ładnie. A, jeszcze jednak nie. Pyk, pyk, pyk. Okej. Dobra, mam nadzieję, że... A, bo wiecie, tutaj jeszcze wystaje lekka dziura. Czekajcie. Zakryję ją beczką. Tą dziurkę. Kurde. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie wypełznie ten potwór z tej dziury. Zobaczymy. Oho, udało się, jak widzicie. Kurde, jak wiecie, już się bateria wyczerpała. To jest kurde masakra, bardzo szybko. Ja pierdolę! Wy chyba jesteście jakoś tak zaprogramowani, żeby pakować się w najgorsze kłopoty. Ja tutaj stracę jakąkolwiek wrażliwość. Nie przejdę. Aha, rozumiem. My tutaj mamy oświetlenie. Ja muszę zobaczyć, jak to działa w ogóle. Aha, okej, czyli będziemy musieli szybko przebiec, gdy to światło pojawi się koło nas. Latarka nie wystarczy, poważnie.
O kurwa! O! Jezus Maria, co ja zrobiłem w tym momencie? Shit. Dalej światło, chodź tutaj. Okej. Ja pierdolę. Ja jeszcze jakieś zwłoki pieprzone. Karty kodowe! Nie cierpię kart kodowych! Można wiedzieć, co stało się ze starymi dobrymi ryglami. Czy ten koleś miał przed chwilą pochara stanej mordy? Dobra, nie chcę wiedzieć, naprawdę. Mamy kartę kodową. Na karcie widnieje napis pomieszczenie badawcze. Aha, już wiem. To jest to pomieszczenie, gdzie jest ukryta ta pani doktor. O, być może teraz uda nam się do tego pomieszczenia... Będziemy mogli się do tego pomieszczenia dostać. Tylko co tutaj jest tak ciemno? Cholera jasna, musimy poczekać na światło. Okej, okay, jak widać udało się. Super. No i w tym momencie chyba możemy wyjść już z tego pomieszczenia, z tej psiarni. Mamy tą kartę cholerną w końcu. Boże, ta lokacja jest pojebana. Teraz będzie jeszcze gorzej, ponieważ będziemy mieli do czynienia z zarażonymi. Ile nagrywam? 8 minut około. No i co? Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła twoją pomoc? A może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna? Rozumiesz, co mam na myśli? Łapiesz? O! O nie, tylko nie to, cholera jasna. Cholera jasna, on do mnie idzie. Pieprzony mutant. Won! O, teraz widać, zmienili tutaj troszkę kursy, że tak powiem. A ja mam to w dupie. Wow! Chyba mnie nie zauważył, co? Znaczy, na pewno mnie zauważył, ale... raczej za mną nie biegnie, pieprzony drań. Okej, okay, mamy kartę magnetyczną. Wchodzimy do środka, pieprzona jego mać. Uff, pani doktor, jest pani w środku. Niech pani mi pomoże, jestem sam, samotny, boję się. Proszę mi pomóc. Razem będzie raźniej. O, jakieś laboratorium. Na terenie stacji badawczej Schron wystąpiły problemy techniczne. Prosimy przygotować osobiste kapsułki z cyjankiem. Save point, ludziska! Yeah! Jestem uratowany. Tylko nie chciałbym kończyć chyba tego odcinka, ponieważ trwa on dopiero jakieś 10 minut. Tak, dokładnie 10 minut, dlatego jeszcze troszkę sobie pogramy. Chyba będę tego żałował, tak mi się wydaje. Ale okej, okay, trudno się mówi. Co jest? Aha, to mnie blokuje cholerstwo. Nic z tego, wygląda to, że automat jest popsuty. Dobra, kolejne baterie będę musiał wziąć, bo troszkę mi się tych baterii potraciło w tej psiarni cholernej. Flara. Z flar to ja w ogóle nie korzystam, mam ich 11. Tu niczego nie ma, tutaj też nie.
Okej. Teraz zobaczymy te drzwiczki. Tutaj zamknięte jest. Doktor Swanson, to jest biuro jej. Tylko że w środku chyba nikogo. Znaczy, jak nie otwiera, to znaczy, że nikogo nie ma chyba, co? Tak mi się wydaje. Uuu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 u
bliskiej. Rambo, to ty nie jesteś. Spróbuj może rzucić się na niego. Ja pierdolę. Przeraźliwie. Pojebało. Pojebało was! Kurwa mać! Chciałem niby zrobić. Czy jest pani doktor w ogóle? A chuj tam. Chodź tu! Chodź, ale ty jesteś piękna. Oj, 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 oj. Dobra, żartowałem. Jak widać, mam przewagę, ponieważ ona się zablokowała. Wo! Szmato! Ale ty jesteś brzydki. A masz pitola. Wajos! Kurwa mać! Nie chcę z tym walczyć. Chyba wiem, co musimy zrobić. Tylko musimy ją tutaj wciągnąć. Chodź. Udało się? Jest! Hej, dobra robota, kolego. Poklep się po plecach za pomocą łomu. Co ci szkodzi? Och, jedna sprawa, zanim rozpłyniesz się nad sobą w zachwycie. Ja wiem, że morderstwo może dać wiele uciechy, ale ty, zdaje się, lubiłeś tę babkę. Hej, to chyba kawałek jej czaszki. Co ja zabiłem? Na twoim bucie. Chwileczkę. Nie mów, że naprawdę myślałeś... Sądziłem, że potrafisz poznać, kiedy robię cię w konia. Ojej, tak się starałem i w ogóle. To straszne. Co jest z tobą? No dalej, małpko. Przyznaj, że ten żart cię rozbawił. Zabiję ciebie, gnoju. Za to, co zrobiłeś. O, mam nadzieję, że będę mógł go zabić, jak tego na przykład Reda. Na końcu. Mimo, że ten Red nie zrobił nam krzywdy i go zabiliśmy, to naprawdę chciałbym mieć okazję zabić tego pieprzonego gnoja, który zrobił mi te... Wiecie co? Który namierzył mi tak w głowie. Niestety pani doktor nie żyje. Co zrobić? Dostaliśmy jakiś klucz tylko. Aha, zapewne to jest do tego, do jej laboratorium. Tak mi się wydaje. Okej. Jakiś skalpel. Bateryjka, super. To chyba jest komputer przez... przez który się z nami kontaktowała. Nuda. Sterowniki drzwi. Chem śluza. Otworzymy je. Drzwi otwarte, super. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale... chrzanić to. Hasło. Niestety nie mam. Diagnostyka. Wybierz komendę. Status eksperymentów. Odwiedzający.
jakieś wykresy, antidotum. A to cholerny babsztyl. Ginie z naszej, przepraszam, twojej ręki, ale nawet z zagrobu robi nam koło pióra. Tyle, że jest równie skuteczna. Dobra, mam ci gdzieś, człowieku, nie chcę ciebie w ogóle słuchać. Ludziska, na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał i do zobaczyska do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!